Jestem. Witam. Zbieramy się znowu do tej seteczki. Yes, Houston, we have a problem. We have a problem. Filip, ja bardzo protestuję przeciwko mówieniu takich rzeczy między facetami. No, już 40 osób. Okej, tyle było, jak zamykałem tamten stream. Co do tego, co się dzieje, no to w miarę się już przygotowuję do rzeczy kolejnych. Uciekła mi jedna przesympatyczna, fajna rzecz, którą miałem znalezioną do innego materiału. No ale cóż, trudno, nie można mieć wszystkiego. Widać, słychać. No to za chwilę pojedziemy dalej. W kontekście tego, co już zacząłem mówić. Przypominam to, że już taka wypowiedź premiera Kaczyńskiego była a propos wysyłania wojsk, jakiejś strefy i tym podobnych rzeczy i okazało się, że tego nie można. A ja sobie w międzyczasie przypomniałem, co chciałem pokazać. No i niestety, wtedy zadałem pytanie inaczej i znalazłem to, co chciałem. Momencik. Tyk, 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 tyk. No tak łatwo nie będzie. A świetny był materiał profesorski w temacie tego. Tematu. Dotyczący kwestii wysyłania żołnierzy polskich. No niestety, trudno, no. Okej, wracamy do meritum sprawy. W międzyczasie jest, no, dzisiaj rolnicy wyrzucili protest. Tak, w WSI, które poleciało wcześniej, było o tym. Jest filmik załączony, ponieważ nie wiem dlaczego Zoom jakoś nie przyjął zewnętrznego filmiku w trakcie. Ja go słyszałem na słuchawkach, ale nie było go słychać dla was. Natomiast, o już setka się przeskoczyła. Natomiast ten materiał jak najbardziej był świetny. Gość Olszański, Jabłonowski, czy jak mu tam, kurde, Onucowski, napadł słownie na tą kobietę z strajku rolników. Myślał, że ją zdominuje i ona zrobi to, co on chce. Zachował się poniżej godności jakiejkolwiek, nawet psiej godności bym powiedział, i ta kobieta miała w pełni jak dla mnie prawo, żeby mu z forehandu, z backhandu zapodać i żałuję, że tego nie zobaczyliśmy, bo mu się to należało za to, jak się względem niej zachował. Rubelstonka, tak, centralna Rubelstonka. Więc wracamy teraz do tematu makaronowego. I takie coś, pamiętajmy, mówiłem o tym już od jakiegoś czasu, od 2020 roku Macron ciągle wyciągał temat, że on i Francja, często mu się chyba myli, że Francja to jednak nie jest on, bo to nie jest czas Ludwika XIV, ale że jednak Francja chce odgrywać większą rolę i w sytuacji, kiedy no, idzie ku izolacjonizmowi amerykańskiemu w jakimś stopniu przynajmniej, no to Francja zadeklarowała jego ustami, że chętnie użyje swoich zdolności nuklearnych, zarówno tych militarnych, jak i cywilnych, mówimy tutaj o energetyce, w celu zastosowania na korzyść Unii Europejskiej i europejskiej części NATO nuklearnego odstraszania. Tak?
No i idąc dalej w tym tonie przypomniał to co najmniej dwa lub trzy razy, a w ostatnim czasie Manfred Weber, szef największej frakcji europarlamentarnej, też o tym przypomniał, czyli idziemy dalej. Nie mamy żadnych informacji o charakterze obecności tych hipotetycznych na razie zachodnich żołnierzy na Ukrainie. Zero, niente. Na pewno jednak pojawiło się nawet w informacjach Fico, który bardzo brzydko zagrał, bo przede wszystkim wspomniał, że dokument obłożony klauzulą tajności, a jednak powiedział, czego dotyczył, więc już powinien być wykluczony z pewnych rzeczy trwale on jako osoba, jeśli chodzi o Unię Europejską i NATO, że to wynika z dwustronnych bilateralnych umów. Polska nie jest stroną tego typu dwustronnej bilateralnej umowy z Ukrainą, bo jakakolwiek umowa sojusznicza nawet, czy coś, chyba tak to można nazwać, takie coś było, to w 2022 na 2023, jakoś tak na przełomie, z udziałem Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy zostało podpisane. A to nie to samo. I umowy dwustronne są z Wielką Brytanią, z Niemcami, z Włochami na tą chwilę. I nie dotyczy to w związku z tym nas, ale dobrze było puścić bąka, który zaczadzi trudne, co niektóre umysły w Polsce i to dokładnie Fico osiągnął, moim skromnym zdaniem. Nie mamy żadnych tych informacji o charakterze. Dalej, samo omawianie koncepcji poza technikaliami jest na tym etapie głównie sygnałem dla Rosji. To jest mocno wyprostowany środkowy palec, który pokazuje im, co o nich myślimy my w Europie, my NATO, żeby sobie zaczęła wbijać do swojego kacapskiego łebka ta rzeczona cała ekipa siedząca na Kremlu, że sorry winetu, ale świat się już ich tak nie boi. Między innymi dlatego, że udało się bez gazu ziemnego funkcjonować w większości krajów Europy. Praktycznie tylko Austria, w niewielkim stopniu Niemcy i Słowacja oraz Węgry korzystają z gazu stricte wprost na pewno ruskiego. Cała reszta się od tego uwolniła albo kupuje to od pośredników w cenach i tak lepszych niż te, które dotychczas mieli od ruskich. Hello, cześć jak czapka. Rzecz druga. Ceny gazu spadły poniżej poziomu z maja 2021, kiedy jeszcze nikt, bądźmy szczerzy, nikt naprawdę z przestrzeni cywilnej i dyplomatycznej nie myślał o tym, że może się zdarzyć wojna na Ukrainie. Ja dopiero w listopadzie 2021 nabrałem pewności, że takie coś się zdarzy. Paru kolegów też mniej więcej październik, listopad, no ale w maju to tak nie bardzo. W międzyczasie dziękuję wszystkim tym, którzy do mnie pisali a propos awarii, tego wszystkiego, dziękuję bardzo, bo parę osób ma jednak do mnie numer, tudzież pisze mi to na WhatsAppie, tudzież na Messengerze. Także Pawle, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że już tu jesteś. Wpiszę tylko. A, jest też dobre przypuszczenie. Pewnie pewien koncern zbrojeniowy się wkurzył za kolejny już w moim wykonaniu materiał o grocie. A no jesteś, Paweł, w porządku. Tutaj troszeczkę inaczej jesteś pokazany. Dobra, więc tych, którzy dotarli teraz, witam kolejny bardzo mocny, ściskający raz. Jak najbardziej cieszę się, że jesteście ze mną dzisiaj, bo teraz tak, o 19 u Krzyśka Wojczala coś będzie ciekawego. O 20 Ground Zero się odpala, więc dzisiaj ciężki wieczór konkurencyjny. Dalej. Zachód co do zasady podjął właśnie rękawice i po raz pierwszy zrobił to w nawet pewnym oderwaniu od Stanów Zjednoczonych. Tylko pamiętajmy, patrząc na chociażby sam poziom wydatków na co się nazywa, zbrojeniowych, to cała unijna część, europejska część NATO nie może się równać z wydatkami amerykańskimi. No nie może się równać, więc ilość żołnierzy, siła armii i budżet czyni ze Stanów Zjednoczonych najistotniejszego członka NATO. Aczkolwiek teraz po raz pierwszy ta Europa troszeczkę postanowiła pokazać również palucek malutki
Stanom Zjednoczonym, że nie może być wszystko tylko tak, jak oni chcą, bo i tutaj jest coś do powiedzenia. No, a argumenty nuklearne jednak w ręku Francji są. W Wielkiej Brytanii też, aczkolwiek uważam, że Brytyjczycy niezależnie od wszystkiego zawsze będą szli w parze z Amerykanami. No taka po prostu ekipa kuzynów. No ale to też pokazuje Rosji, że sorry, winę tu, ale Europa może mówić swoim głosem. W Europie jest 500 milionów obywateli i kilka razy potężniejsze gospodarki zsumowane razem niż rosyjska, i to też ma pewien wymiar, tylko że tutaj akurat Rosjanie górują ilością armii. Póki co, ale jeżeli wschodnia flanka NATO, i to patrząc od północy, Finlandia, kraje bałtyckie, Polska, powiedzmy, że przemilczę w tym momencie Słowację, ale potem przede wszystkim jeszcze Rumunia, będą mieli odpowiednio mocne siły zbrojne, żeby na takim froncie były w stanie zagwarantować wbicie w ziemię pierwszego rosyjskiego uderzenia, to będzie to wystarczająco mocny argument. I wystarczy tutaj naprawdę zbrojeń konwencjonalnych w tym zakresie. A pamiętajmy, broń nuklearna działa przede wszystkim, nade wszystko, zanim zostanie faktycznie użyta. Bo to strach przed jej zastosowaniem jest najważniejszym elementem odstraszającym tego typu broni. To idźmy dalej. Powtarzające się groźby Rosjan, obiecujące atak na kolejne państwa Europy, no nie mogły pozostać bez reakcji. To absolutnie prawda i medialne połajanki to już po prostu za mało. I w tym momencie właśnie ten prostujący się paluszek Europy na zamkniętej pięści właśnie miał tak zadziałać, jak zadziałał. Ale było też pewne, że rosyjska propaganda wykorzysta wszystko i w każdy sposób, żeby tego użyć, bo oni mogą patrzeć zawsze. I robią to cały czas, na każdą szklankę, czy jest w połowie pełna, czy jest w połowie pusta. I odpowiednio do tego dopasowują swój przekaz medialny, a są w tym dobrzy, a słabych umysłów nie brakuje w Europie, a w Polsce na pewno. Więc ewidentnie trzeba się zgodzić z tym, że Europa wchodzi na pewien wyższy poziom gry politycznej. I tutaj Filip Dąb-Mirowski dobrze to scharakteryzował. Pozdrawiam Filipa. Co dalej? Niejednoznaczność albo dwuznaczność Francji. To, że komunikat wyszedł stamtąd, że była rozmowa o wysłaniu. Nie ma konsensusu, ale też nie da się wykluczyć w przyszłości, bo zmiany zachodzą dynamiczne. Pokazuje Ruskim, że wy się lepiej bójcie, bo im bardziej nas wkurzycie, tym bardziej możemy być zdeterminowani. Tylko co jest ważne? Zdecydowanie, niezależnie od tego, co powiedział Fico, któremu wierzę tak samo jak temu, jak greckiemu premierowi, który, kiedy mu się powiedziało, że greckie firmy, armatorzy przemycają cały czas paliwo, ropę rosyjską, wywożąc ją w świat, to półtorej roku zajęło mu zrobienie z tym czegoś, żeby w końcu ukrócić proceder przepompowywania na różnych akwenach Morza Śródziemnego ropy ze statku na statek i żeby to szło dalej w przemycie. Sorry, ale greckiemu premierowi w tym wypadku absolutnie nie wierzę. I takie jest moje zdanie i podpieram to właśnie tego typu zachowaniami, jak te dotyczące czy to wsparcia dla Ukrainy, czy to właśnie respektowania sankcji. Niestety bardzo ważnym elementem wspólnoty greckiej jest kwestia religijna i tutaj patriarchat moskiewski z patriarchatem grekokatolickim bardzo intensywnie się kontaktuje cały czas. Paryż to jest też, trzeba się zgodzić z Filipem, kwestia pragmatyzmu i rozumienia gry. Francuzi zdecydowanie pokazali, że potrafią więcej, umieją więcej i dyplomacja jest im naprawdę bliska jako sposób oddziaływania i dobrze umieją wykorzystać pojęcie, że co to jest wojna, że jest tylko pewnym wymiarem polityki. Tutaj jeszcze o wojnie nie mówimy, ale elementy ku temu właściwe są sukcesywnie ustawiane na planszy, pomimo tego, że na chwilę obecną zdolności militarne szeroko rozumianej Europy no na tą chwilę są niewystarczające do tego, żeby móc sobie pozwolić na tego typu działania. No chyba, że byłby to mandat ONZ-u, ale na tą chwilę, przepraszam bardzo, o niczym takim nie ma mowy, no bo nie może być mowy. Przepraszam, na moment trochę katar mnie jeszcze nabił.
O, bardzo miło, ponad nas 300, więc jeszcze się nie biorę do odpowiadania na wasze pytania, moi drodzy. O, witam profesora, cześć Krzysztofie. To jeszcze wrócę do tematu, jaki poruszałem. Pamiętajmy, te wszystkie deklaracje towarzyszyły informacje o zawiązaniu się koalicji chętnych, która dostarczy Ukrainie środki rażenia, w tym średniego i dalekiego zasięgu. I to jest bardzo ważne, plus to, żeby to, co oferują Czesi, tą informację o tym dostępnym zasobie amunicji, żeby znaleźć na to odpowiednie finansowanie. A to finansowanie w tej chwili już jest zgromadzonych około 200 milionów dolarów w deklaracjach. I to może, nawet już taka partia na pewno zrobi swoje, bo cena tej amunicji jest o wiele ciekawsza niż to, co jest obecnie produkowane. Więc jak najbardziej to się przyda. Przepraszam, jeżeli chodzi o reagowanie na czat, bo czat podczas oryginalnego, korzystania z oryginalnego softu YouTube'a, no jest dosyć niewdzięczny, nie ma highlightów, nie da się tego podkreślić, wrzucić, pokazać, no jest dużo, dużo słabiej, ale jeżeli możecie, to zdecydowanie rozrzućcie, udostępnijcie, jak ktoś chce, niech wpadnie. A propos tła za mną, to przypomnę, że jak pierwszy raz miałem okazję spotkać się ze znanym polskim spekulantem giełdowym Rafałem Zaorskim na live'ie u Majka Satoshiego, to mówi: o, nie, ciebie nie znam, ale kojarzę tą ścianę za tobą, to tło. Towarzyszy mi on od kiedy kanał funkcjonuje, więc jakoś mam do niego sentyment. A cześć, no się... Oby już nie rwało transmisji, no w czasie tygodnia, wiadomo, jesteś zajęty studentami, wszystko jasne, więc cóż, do zobaczyska przy okazji, albo odsłuchasz sobie jadąc w samochodzie potem zapisu. A my wracamy do rzeczy ważnych. A ja spróbuję jeszcze raz wyszukać tego, co i jak... I teraz dalsze informacje były takie, że prezydent Duda powiedział swoje o tym, co było przedmiotem spotkania. Wcześniej Fico, potem jeszcze premier Grecji. Sugerując, że kraje bałtyckie były chętne wysłać swoje armie i Polska, co jest dla mnie bullshitem, zwłaszcza w odniesieniu do krajów bałtyckich, które nie mają też bilateralnych umów, więc tu jest kompletny rozjazd przekazu. Ponadto mają za małe armie. I my też nie mamy tej bilateralnej umowy z Ukrainą i na tą chwilę niestety mamy też niewystarczającą armię, a musimy ją w tej chwili intensywnie szkolić, zwłaszcza, że oddaliśmy tak duży zasób wyposażenia i uzbrojenia na Ukrainę, że musimy zadbać o to, żeby przeszkolić w jak najlepszy sposób jak największą liczbę naszych obywateli. Absolutnie proszę, moim zdaniem, nie reagować na totalną panikę w przestrzeni medialnej, jeśli chodzi o to, że Polska będzie wysyłać wojsko. Od razu ja pisałem jako YouTuber, przepraszam, jako Twitterowicz, pisałem, że od samego początku nie mogło być mowy o wysłaniu sił żadnego państwa NATO indywidualnie. Proszę pamiętać, że zgodnie z traktatem o NATO nie istnieją przesłanki zgodne z literą tego traktatu, które by pozwalały na wejście na zewnątrz sojuszu do walki w tym zakresie. To, co się zdarzały, interwencje na przykład na Bałkanach, to były sytuacje kryzysowe i nie były działaniami obronnymi. Nie były działaniami obronnymi sojuszu. Tu i teraz w związku z tym nie ma możliwości tego, aby takie zjawisko zaistniało w przypadku Ukrainy, która nie jest członkiem naszego sojuszu, więc nie może sojusz tam wprowadzić w takich celach obronnych swoich wojsk. Na razie się w tym zakresie nie zmieniło nic. Ponadto pamiętajmy, kto w Polsce może podjąć decyzję o wysłaniu wojsk za granicę. Primo, robi to rząd, który może podjąć stosowną uchwałę i tak dalej. Ale co dalej? Na wniosek prezesa Rady Ministrów decyzję o wysłaniu za granicę żołnierzy podejmuje prezydent.
W międzyczasie, z chwilą, kiedy rząd podejmuje decyzję, że chce wysłać, tak naprawdę informuje o tym marszałka Sejmu i Senatu. I o ile nie jest potrzebna zgoda w formie ustawy naszych obydwu izb parlamentu, o tyle opinia w tym zakresie może mieć duże znaczenie. I teraz, czy wyobrażacie sobie sytuację, że ten rząd wraz z tym prezydentem zgodnie podejmują tego typu inicjatywę i podejmują decyzję o wysłaniu polskiej armii i to na przykład samodzielnie, a nie jako NATO? Ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takich okoliczności i ja uważam, że wszelkie tego typu teksty są po pierwsze nieuprawnione, po drugie wysoce nieodpowiedzialne, po trzecie są wymiarem paniki, o jaką chodziło ruskiej propagandzie. Bo nie robiąc nic uzyskują co? Uzyskują kolejne podziały, polaryzacje w społeczeństwie i kłótnie. I odwracanie uwagi od rzeczy ważnych, które dzieją się na Ukrainie. A co najważniejsze? Odwracanie uwagi od tego, by skupić się na wsparciu materiałowym dla Ukrainy, która teraz tego najbardziej potrzebuje. Więc niestety, no, działają tak, jak tylko mogą. Teraz dodajmy do tego jeszcze to wszystko, co się tyczy strajku rolników. Co do zasady, strajk rolników jest słuszny. To, o co chodzi w kwestii Zielonego Ładu, jest słuszne. To, o co chodzi z złymi regulacjami dotyczącymi wprowadzenia na polski rynek nieodpowiadającego normom unijnym i przez to tańszego w produkcji, przez to tańszego w sprzedaży ziarna z Ukrainy, też jest jak najbardziej słuszne. Ponadto ktoś zadbał o to, żeby w Polsce pojęcie tranzyt z Ukrainy do innego miejsca mógł się kończyć w Polsce, co jest, uważam, wielką ustawką dla cudzego, dla czyjegoś biznesu. Tak było. Jeszcze jedna możliwość. Zadałem pytanie, nie dostałem do tej pory odpowiedzi. Ja lubię zadawać takie czasami otwarte pytania i czekam, co do mnie spłynie. Najczęściej spływają do mnie oczywiście obelgi tych, którzy są zdecydowanymi kibicami Putina. I te obelgi dotyczyły tego, że ja się nie znam, nie wiem, o czym mówię, a ja zadałem pytanie, czy jest to możliwe, że tranzyt prawidłowo wykonany i zakończony poza terytorium Polski, na przykład w Niemczech, jednak do nas w sposób zgodny z prawem wraca. Czyli Niemcy stwierdzają, nie, to ziarno nie spełnia żadnych naszych norm, więc go nie dopuszczamy na nasz rynek, nie spełnia oczekiwań, nie zasługuje na tą cenę, czy jak czapka, żądamy, no bo to jest Unia, i w tym momencie, jak ktoś coś przywozi, to jednocześnie musi mieć świadomość, że może mieć odpowiedzialność za to, że trzeba to zabrać i zutylizować. No więc to wraca dokąd? Wraca na naszą stronę. I wtedy nagle już jest legalne, bo przyjechało skąd? Bo przyjechało z Niemiec. Takie rzeczy nie powinny być możliwe. Mieliśmy 2 lata, a przynajmniej patrząc od listopada 22, tak. Był czas na to, żeby postawić tylu strażników granicznych, tylu celników na granicy wschodniej z Ukrainą. A jeśli trzeba, aktywować wszystko, co trzeba na granicy zachodniej, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, żeby każda plomba była sprawdzana na wagonie, na tirze i tak dalej, żeby nie dopuszczono do takich sytuacji. Co więcej, przypomnę jeszcze raz sytuację z programu ciężarówką przez Stany, który w jasny sposób pokazał bardzo bliską współpracę gospodarczą, graniczną, polityczną pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, gdzie jednak jest rzecz, którą ktokolwiek boi się naruszyć. Czyli jeżeli jedzie zarejestrowaną w Stanach ciężarówką, wjeżdża z ładunkiem ze Stanów do Kanady, wszystko jest ok. Natomiast gdyby chciał przewieźć ładunek z jednego miejsca w Kanadzie, jako amerykańska ciężarówka i kierowca, do innego miejsca w Kanadzie, to jest to absolutnie zabronione. Nie zrobi tego ani żadna kanadyjska firma, ani jego się na to nie zgodzi, bo byłoby to co? Byłoby to działaniem na szkodę kanadyjskich przewoźników. I to samo powinno być w przypadku przewoźników ukraińskich.
Woźcie wszystko, co chcecie między Ukrainą a Europą oraz Europą a Ukrainą. Proszę was bardzo. Ale kabotażowe przewozy, gdzie konkurujecie, mając 40% niższe stawki z różnych powodów, od polskich przewoźników, działacie na szkodę naszego rynku. Działacie na szkodę naszej gospodarki. Dlaczego o tym nikt nie myślał? I teraz takie wykopanie Jabłonowskiego, Olszańskiego z tego protestu jest bardzo dobrą rzeczą. Jeszcze jedną ekipę też wykopano, z tego co mi wiadomo, w innym miejscu i mam nadzieję, że rolnicy nie dopuszczą tego typu środowisk, grup i ludków do tego, żeby próbowali w jakikolwiek sposób przywłaszczać sobie ich protest, który co do zasady, jak powiedziałem, absolutnie słuszny jest i oni już nie mają innego wyjścia, ci rolnicy. Dlaczego tak mówię? Bo działałem w branży rolnej, prowadziłem spółkę rolną, prowadziłem spółkę takową na tak zwanych Mazurach Garbatych, na ziemiach słabych, w rejonie Olecka, blisko Ełku. Sorry, no to kiedyś o tym mówiłem. Tam 5 ton pszenicy z hektara jest nieźle. Jakby mieli 8 przy dobrym nawożeniu, to już jest święto deszczu. U mnie na Dolnym Śląsku, na Czarnoziemach, zaczyna się od 8, a 11 ton nie jest rzadkim, czy nawet 12 ton rzadkim wynikiem. Pracę trzeba wykonać taką samą. Koszty nawozów, paliwa i tym podobne są praktycznie takie same. A jednak o ileż wyższy jest wynik. Co gorzej, na tych Mazurach Garbatych, to na przykład siejąc kukurydzę, musieliśmy brać droższe ziarno o odpowiednio krótszej liczbie V, czyli skróconym okresie wegetacji, żeby zdążyło wyrosnąć, bo tam okres wegetacyjny jest około 30 dni krótszy niż na Dolnym Śląsku. I uwzględniając te wszystkie rzeczy, znam specyfikę branży rolnej, bo się tym zajmowałem, a sam wychowywałem się na wsi. Druga rzecz, jeżeli chodzi o przewoźników, pracowałem, zajmowałem się jako doradca biznesowy w ramach konsultingu firmą, która miała i pociągi, i tiry, i autobusy. I znam tą branżę również, TSL, Transport, Spedycja, Logistyka. I wiem, ile lat i ile ciężkiej pracy kosztowało nasze firmy transportowe zajęcie tak dużego wycinka rynku europejskiego. Szanuję ciężką pracę kierowców samochodów w kursach dalekobieżnych jeżdżących po Europie. W sumie to im absolutnie nie zazdroszczę i wiele pieniędzy, jakie dostają, należą im się za to jak najbardziej, aczkolwiek Unia utrudniła tutaj jak mogła, no bo taka jest czasami Unia. No to co teraz się dzieje przy tym, co robią, wykorzystując na maksa sytuację przewoźnicy ukraińscy, no niestety nie jest dla nas dobre, dla Unii uważam też nie, aczkolwiek no biznes, jak dostaje prostą ofertę, tu jest 40% taniej, no niestety kłócą się na to i korzystają z tego. Z jednej strony trudno się dziwić, z drugiej strony, gdyby Unia we właściwy sposób do tego podeszła, nie byłoby to możliwe. Albo musieliby się poruszać w innych stawkach, na przykład odprowadzając część tego, co wypracują, na specjalny fundusz wsparcia dla Ukrainy. Wtedy dlaczego nie? Prawda? To teraz, co jeszcze możemy tutaj omówić? Zdecydowanie dobrze przemyślana i obmyślana akcja. Najprawdopodobniej Rosjanie wiedzieli odpowiednio wcześniej. Zgadnijmy skąd. No chociażby od kogoś, kto widział treść zaproszenia i widział być może ten dokument oklauzulowany, o którym wspomniał premier Fico i dowiedzieli się też o tym Rosjanie. No i świetnie postanowili wykorzystać sytuację. Dlaczego nie? Są na tyle cwani inteligentni. Why not? To teraz już... ważna jest też kwestia tego, kto, kiedy, gdzie i jak protestował. Przed zmianą władzy protestowali przede wszystkim rolnicy zrzeszeni w Agrounii i tutaj współpracujący. Po wyborach no, uruchomiła się solidarność rolników indywidualnych. Więc elementy podszycia politycznego w tym wszystkim się pojawiają. W to nie chcę wchodzić, natomiast i tak, i tu interes rolników jest poruszany, natomiast pobudki tego no, już mogą być różne, dziwne i tym podobne.
To teraz przejdźmy może, bo to już suma summarum pół godziny tego drugiego podejścia minęło. Przejdźmy do pytań, zajrzyjmy do czatu. I cóż tu mamy, czy coś ciekawego? Co pan sądzi o wpisywaniu Polaków na listy mirotworców? Paweł, nie bardzo wiem, co masz na myśli. Bo mirotworcy to jest jak dla mnie... A, chyba, że chodzi ci o tych, którzy mieliby wchodzić na Ukrainę. Nie ma tematu póki co. Są tylko nieuprawnione spekulacje napędzające się wzajemnie z ruską propagandą. Co mamy dalej? Jest nas ponad 450 osób. MK, tak, są jakieś problemy onucowe, to już mi mój informatyk, który mnie odwiedził, powiedział parę rzeczy, skąd prowadzą pewne linki, ale to jednak większość problemu chyba należy przypisać jednak ogólnie atakowi na YouTube'a, który już trwa 3 dni. Putin chce być drugim carem, a Macron Napoleonem. Jacku, coś w tym jest, jak najbardziej. O Olszańskim już było. Dzieje się, Rubelstonka, tak. No Macronowi troszeczkę się odpaliło, chciałby chyba trochę przejść do historii, no nie do końca chyba we właściwy sposób. No i moi drodzy, nie zapomnijcie o lajkach, to się przydaje. Właśnie, dostaję za to słuszny ochszan co jakiś czas od moderatorów, których za to serdecznie ściskam w tym momencie, żeby co jakiś czas przypomnieć w trakcie o lajkowaniu. Bardzo mi się to przydaje, żeby materiał był wyżej pozycjonowany, nic to nie kosztuje, a jest to wyrazem sympatii. Ponadto, żebym o tym przypominał również w trakcie moich innych nagrywanych materiałów, postaram się o tym pamiętać, wybaczcie. A dzisiaj powiem tak, nagrywałem materiał z Markiem Meissnerem. Na jutro mam, prawdopodobnie będzie materiał z Mateuszem Duchem, a w piątek poleci Marek Meissner. A dlaczego w piątek? Bo dzisiaj był na Kremlince, więc tak dzień po dniu bez sensu. Co mamy dalej? No tak, to jest niepokojące i dziwne, że Olszański nie jest w areszcie. Próbował się podczepić, spokojnie Paweł, spokojnie. Próbował, ale mu się nie udało. Został zrykoszetowany. Tak, prowokacji różnego rodzaju na protestach będzie całkiem dużo u rolników. No, Francja teraz próbuje się właśnie odegrać na Rosji za to, co Rosja zrobiła jej w Afryce Zachodniej. I cóż, łącznie z tym, że Francja bierze pod uwagę wysłanie kontyngentu swoich żołnierzy do Armenii i oczywiście byliby oni ustawieni gdzie? No, na granicy z Azerbejdżanem. Tylko w tym samym czasie chyba 800 czy 1000 firm rosyjskich powstało w takiej Armenii po to, żeby pomagać w zaopatrywaniu w rzeczy objęte sankcjami. Paliwo lotnicze, które musieli ostatnio po raz pierwszy Rosjanie kupować, też zostało załatwione przez firmy armeńskie. Cóż mamy dalej? Mam prośbę, czy mógłbyś czytać pytanie, na które odpowiadasz? Czasami nie rozumiem, do czego się odnosisz na podstawie odpowiedzi. Adriano Leto Ribeiro. Zazwyczaj czytam właśnie pytania, w tym wypadku akurat też tak było, ale w razie czego się poprawię, oczywiście. Rurociągi, tak, no, rodzaje rurociągów są różne. Liczmy, że ropociągi, gazociągi i tak dalej. Bywają różne i Zetku, no tak, coś one są na wygnięciu ostatnio. Te prowadzące do Noworosyjska akurat miały czkawkę na pewno. Kanały ruskie na Telegramie szaleją a propos, tak, kto tam będzie... Ale w końcu patrzcie, cały czas gadali, cały czas ruskie kipiały. Mówił to Putin, cała reszta, wszyscy. A spytać kogoś na ulicy, to tym bardziej w sondażu, że całe NATO z nimi walczy. To teraz kiedy... Co niektóre kraje NATO mówią o tym, że rozważają. To się może w przyszłości zdarzyć, że żołnierze ich z tych krajów znaleźliby się na Ukrainie, to jest pełna panika u ruskich. No to zaraz, no pełna niekonsekwencja. Ciągle walczyli z całym NATO, ale kiedy NATO nagle mówi, że może w końcu być na Ukrainie,
No to jest pani. No to niech się Telegram gotuje. No. Co my mamy z tym zrobić? Niech im będzie źle, a co? Co mamy dalej? Paweł, no miłe. U mnie nie mam konkurencji, bo innych poza czasami Kreminką nie oglądam. Dzięki, Paweł, miło. Cóż mamy dalej? Mike, żartując, słyszałeś, że gadali o możliwym wysłaniu wojsk na Ukrainę? Nie. I co? Fico. Bardzo dobrze powiedziane. I dla mnie premier Grecji i premier Słowacji w tej chwili mają ten sam status. Gumisia. Coś chlapnie. Na przykład sok z gumi jagód, czy inne uzo. Coś podskoczy, gdzieś beknie. A co najważniejsze, Fico w jawny sposób powiedział coś, gdzieś powołał na dokumenty oklauzulowane, czy to chciał się podeprzeć dla swojej wiarygodności, czy też nie. W każdym bądź razie dla mnie to oznacza, że w obiegu informacyjnym Unii Europejskiej i NATO jest elementem niewiarygodnym i należałoby go pomijać, a jak jego, to niestety wszystkich jemu podległych, czyli całe państwo Słowacji. Ja bym tak przynajmniej zrobił. Jakaś reklama się wyświetliła, czyli na razie jeszcze nie jest zdemonetyzowane. Zobaczymy. Zdecydowanie, Krzysztofie, Krzysztof Chochowski, Rumunia się naprawdę mocno reformuje i robi to mądrzej niż my, bo kupują całe zorganizowane moduły bojowe, a nie po prostu sprzęt. I my musimy to zmienić absolutnie, nasz sposób realizacji zakupów. Przykład, przypomnę. Gdzieś tam robią nowe bojowe wozy piechoty. Ile jest prototypów? 15. Żeby co zrobić? Sprawdzić tak. Bojowy wóz piechoty, nie wiem, pływający. Bojowy wóz piechoty ciężki. Potem tak, na jego podwoziu, załóżmy tak, wóz pomocy technicznej dla bojowych wozów piechoty, wóz rozpoznawczy, może jeszcze inżynieryjno-rozpoznawczy. Dalej, wóz ewakuacji medycznej, wóz dowodzenia, potem co jeszcze? Wóz jako podstawa dla systemu obrony przeciwlotniczej, w bardzo krótkiego oraz krótkiego zasięgu, czyli to już są dwa, to już mamy 9. Co jeszcze można? Artyleryjskie wozy rozpoznawcze, to już mamy dyszkę. Jest czym robić, jest czym działać, a u nas 4. A potem trzeba je przebudowywać i przerabiać, podnosząc koszty, potem ciężko jest wrócić, jeżeli trzeba przywrócić konfigurację, żeby móc opracować coś, o co nam chodzi. Widać różnicę? Widać różnicę w podejściu do tematu? No powinniśmy coś z tym zrobić. A Rumunii idą właśnie w taki znacznie bardziej racjonalny sposób działania niż my. No i potrafią też wynegocjować lepsze stawki. Właśnie, jakby tutaj nie uderzyć w ten stół, żeby się nożyce nie odezwały. Zakup F-35 dla Polski. Zrobiliśmy to szybciej niż Czechy, Niemcy i Finlandia. I nie kupiliśmy w momencie zamawiania samolotu, nie kupiliśmy od razu do tego uzbrojenia. Niemcy, Czesi i Finowie przystąpili do negocjacji z Lockheed Martinem dopiero po nas. Dostawy nie są o tyle opóźnione względem tego, co my chcieliśmy uzyskać, nie są aż tak opóźnione, natomiast to u nas było cały czas mówione. Nie ma czasu na offset, czyli na zwrotne inwestycje w jakimś stopniu odpowiadające naszemu zakupowi w polski przemysł. Wejście w ogóle w jakąkolwiek współpracę przy produkcji nie ma opcji. I co? I wszyscy ci trzej wymienieni zdecydowanie to dostali. Czesi będą produkować elementy dla F-35, Niemcy nawet segmenty kadłuba, Finowie również. I wszyscy oni dostali offset. Tylko Polska nie. I wszyscy kupili od razu z pakietem uzbrojenia, robiąc to ostatecznie, jak się okazuje, taniej niż Polska. Co zrobić z takimi decydentami?
No pierwszy lepszy Jasiu spod budki z piwem wie, że jak się dogada, żeby kupić coś wspólnie z jednym, drugim i trzecim, to już idą negocjować jak hurtownicy. Najwidoczniej w naszym rządzie takich ludzi światłych nie było wtedy. O. Cóż mamy dalej? Jak król francuski zdecyduje, to jego legiony mogą pilnować białorusko-ukraińskiej granicy pod osłoną swojego lotnictwa i parasola nuklearnego. Tak uważasz, Marku? Marek Mantycki. I potem co? Załóżmy, że jednak spadnie coś, ktoś zginie, jakiś Francuz, i wtedy co? Będzie wołał o artykuł 5? No nie ma podstaw, bo go nikt tego tam nie wpuścił. Samodzielne działanie jednego z krajów w tym zakresie nie oznacza przymusu reagowania na jego kłopoty przez pozostałe kraje NATO. A armia francuska, sorry, Winnetou, jest po pierwsze dużo lżejsza, miała być bardziej mobilna i z tym, co ma, to nadaje się do takich działań nie bardzo w tym momencie. Owszem, lotnictwo bardziej. Mają też inne argumenty, ale sorry, Winnetou, jak wy sobie wyobrażacie, że przekazują w ochronę granicy z Białorusią obcej armii? No ja bym się na miejscu ruskich nie wstrzymywał, tylko wszystko, co jest na tym terytorium, atakuje, tak? Nie widzę tak tego. Może tak mu się zdawało. Ja tego w ten sposób nie widzę, bo pozostali nie będą mieli wtedy żadnego obowiązku reagować na jego kłopoty. Ostatni odcinek Wojczala o Macronie. Jak najbardziej, może być dobry. Nie oglądałem, ale no, znam Krzyśka. Wszystko w temacie. No tak, za dużo dywizji w tym momencie Francja to też by nie była w stanie wystawić. Tak, co do Greków, to no, gambit turecki zawsze jest możliwy. Co tu mamy dalej? Znowu tnie? Nic mi o tym nie wiadomo, a jest nas ponad 500 osób. Arkadiusz Narciak, przepraszam. No już nie będę patrzył na znacznik czasowy, ale to mam nadzieję, że już było i minęło. Zdecydowanie, po co brać się za temat francuski i wysyłać wojsko, skoro wystarczy wysyłać odpowiednią ilość materialnego wsparcia, żeby mieli czym walczyć Ukraińcy i zapewnić odpowiedni poziom finansowania na bieżące wydatki państwa. Paweł, live zaczął się pierwszy o 18:30, a potem chyba w sumie drugi 15 minut później, kiedy pierwszy zdechł. Co mamy dalej? Witam wszystkich tych, którzy teraz dotarli. Wiecie, dlaczego podłoga w ONZ jest taka czysta? Nasz Radio Sikorski wydarł podłogę rosyjskim ambasadorem. Tak, zdecydowanie. Przepraszam na moment. Tak jak wypowiedzi ministra Sikorskiego w temacie Nord Stream 2. To nie były te, które mi się podobały. Zresztą dałem temu wyraz, jest to wszystko do znalezienia na Twitterze. Było to dla mnie miarą nieodpowiedzialności. Tak, w tej chwili no zdecydowanie minister Sikorski jest na zwyżce intelektualnej i tak jak pozamiatał podłogę w sali ogólnej zgromadzenia ogólnego ONZ, to myślę, że powinno przejść do pozytywnych kanonów dyplomacji, bo zrobił to w pięknym stylu i w języku, który zasadniczo wszyscy tam obecni rozumieli. To też ma znaczenie. A nie musiał korzystać z tłumacza. Co dalej? Czy jest szansa, żeby w Polsce zorganizować protest wojskowy w kwestii tylko polskie, że żądają produkcji rzeczy w Polsce, uruchomienie przemysłu ciężkiego, żeby docisnąć polityków? Tadeusz Sobczak. No nie wiem, co ty przez to rozumiesz. Po pierwsze, najpierw analiza zadania. Wszystko, żeby było produkowane w Polsce. Wszystkie komponenty musiałyby być produkowane w Polsce. Zaczynając od rzeczy prostej, jaką jest stal odpowiednia do wielu rzeczy, to ci powiem, że właśnie za rok ma być zamknięta ostatnia stalownia
duża, która pewne rzeczy robiła. Ona wchodzi w skład koncernu General Electric, bo mamy co? Zielony Ład i ograniczenia emisji. Stalownia Kognoru, nie wiem, czy długo pociągnie, jeżeli takie będą rzeczy, dopóki Unia Europejska co najmniej nie zamrozi lub nie wycofa się z rzeczy, które w tym momencie całkowicie ograniczają zdolność do produkcji tego, co jest potrzebne dla obronności, to nie ma takich szans. I tutaj najpierw musi to zrozumieć Bruksela. Zobaczymy, co będzie po tych wyborach europarlamentarnych, ale nie możemy czekać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby jak najwięcej produkowano w Polsce na polskie potrzeby, a także żeby Polska eksportowała jak najwięcej uzbrojenia. Jestem tego zwolennikiem, no ale trzeba mieć wszystko do tego, a też oczywiście w miarę możliwości ściągać do nas wszystkie potrzebne technologie i zadbać o to, żebyśmy mieli odpowiedni potencjał wykonawczy. Zwłaszcza tych półproduktów, które są potrzebne, na które trzeba długo czekać. Przepraszam. Co dalej? Nie będą dwa materiały do publikacji. Czasami... Witam wszystkich. Czasami to nie była zagrywka Europy, żeby ruskie się z Tenteges w spodnie. Jeżeli tak, to skuteczna. Tak, po części jest to jak najbardziej tego typu zagrywka ze strony Francuzów. Oni umieją w takie gry. Tak, i trzeba powiedzieć właśnie jeszcze jedną rzecz. Co zrobił Izrael? Zdecydowanie mają pełne dowody na wsparcie rosyjskie dla Hezbollahu, w związku z czym ambasador pocisnął do spodu izraelski i Izrael pomoże Ukrainie z systemami wykrywania, rozpoznawania dronów, systemami obrony powietrznej najprawdopodobniej. Być może wesprze ich jakimiś ambitniejszymi dronami do pewnych rzeczy związanych z obserwacją, no ale wystarczy jeszcze jedna rzecz. Utną jakiekolwiek możliwości wsparcia technologicznego dla wszystkiego, co Ruscy od nich kupili i produkują, a może nawet mogliby przekazać kody, które pozwolą wyszukiwać to wszystko w eterze. Byłoby miło. Szachy 5D Putina. Panie Putin, miecz milion, nie miecz milion, to już jest 2 milion, a dla pana może być i 6. Tak panu powiem. Żeby polskie miało najlepszy sprzęt w Europie, to niestety musi korzystać z rozwiązań światowych, na przykład częściowo amerykańskich, niektórych nawet może izraelskich, ale wszystko, co można, żeby się dało produkować u nas i mieć do tego wszystkie kody źródłowe. To jest bardzo ważne, żeby być w pełni autonomicznym w wykorzystywaniu tego. Cześć, Arkadiusz Nosek, jak zwykle z pełną kulturą, pozdrawiam mnie i wszystkich słuchających, oglądających, pozdrawiam cię, Arkadiuszu. Słychać u ruskich wycie? Tak, słychać wycie jest znakomicie. Fleksie, ja nie mam pojęcia, dlaczego u ciebie głośnik trzeszczy. Co do Macron i całej tej akcji, to mam wrażenie, że coś było ustalane, tylko wyciekło za wcześnie i mleko się rozlało i trzeba się było wycofać. Niekoniecznie. Spójrz na efekt medialny tego wszystkiego, kto na tym bardziej cierpi. My swoje odcierpimy przez to, że uruchomiły się co niektóre gorące głowy, natomiast bardziej to u ruskich jest szok. Naddniestrze zwróciło się do Federacji Rosyjskiej o pomoc w związku z blokadą gospodarczą ze strony Mołdawii. No i czym im Rosja pomoże? Czym? Jak tam dolecą? Chciałbym teraz to widzieć. No, dopłynąć nie mogą. Lądem też nie dotrą. No to jak by chcieli pomóc? Czekaj. Chciałbym to zobaczyć. Ukraińska obrona przeciwlotnicza w Odessie też czeka. Co mamy dalej? Czyli jednak u ciebie, Jacku, też coś trzeszczy. No dziwne. No, nie mam o tym pojęcia, co i jak. Panie kapitanie, premier Sztyrlic, Czmychal postawił na Niemcy. Za jego plecami czai się Achmetow. Pominąłeś Filip Jermaka. To jest demogorgon tego
tego całego establishmentu politycznego Ukrainy, jaki w tej chwili jest u władzy. Moim skromnym zdaniem, i on może być ojcem potencjalnej tragedii, jaka mogłaby się tam wydarzyć, jak dla mnie. Co mamy dalej? Co z Mołdawią, czy Ukraińcy pomogą im zrobić porządek? Jeżeli się okaże, Wolf, że deputowani Naddniestrza podejmą decyzję, że od tej pory jest to Rosja i Rosja to klepnie, to jest jak zaproszenie dla Ukraińców do tego, żeby klepnęli tam Rosję. Trzy brygady SOT-u, jakaś garść sił specjalnych operacji, batalion pancerny i trochę lotnictwa, na tyle by go mieli, żeby wystarczyło, i da się to zrobić, po czym wyczyścić tamtejsze wszystkie magazyny i oddać oczyszczony z tych bandziorków, którzy rządzą tym krajem, teren, tym Naddniestrzem, i proszę, Mołdawia, bierzcie to, co wasze. I święty spokój. Bo póki jest to terytorium oficjalnie jednak uznawane za mołdawskie, ale zbuntowane, to Ukraina tego nie może zrobić, bo byłoby to przeciwko Mołdawii. A kiedy to już nie jest Mołdawia, to jest insza inszość. Tak, podoba mi się brytyjskie powiedzenie. Nie wyślemy niczego oprócz tego, co już tam jest. To udowodni, co już tam było, a co nie. Co pan sądzi o doktorze Napierale, jego poglądach i ewentualnie o jego zdrowiu psychicznym? Doktor Napierała zajmował się już moją osobą u siebie na kanale. Postanowiłem olać temat. Nie czuję żadnej potrzeby, żeby z nim rozmawiać. Jako historyk posiada całkiem sporą wiedzę, no ale trzeba jeszcze czasami chcieć wiedzy dobrze używać. I tylko tyle powiem. No, co niektórzy piszą, co myślą o doktorze Napierale. Pozdrawiamy, witamy. O, jest moja aktywistka Natalia. No, to już teraz wam nie odpuści. 200 lajków. No już za chwilę będzie ciągnąć na 300. To jest dziewczyna, której było trzeba do takich rzeczy tutaj. To trzeba powiedzieć. No. To jest pewniak. Czy to jest wszystko działanie na psychikę Europy, Ewa Polczewska? Nie damy wojska, ale damy broń i już dużo chętniej dają broń. Jak w powietrzu wisi inna alternatywa. Tak, jak najbardziej. Licytujesz z wysokiego C po to, żeby uzyskać zdrowe mniejsze wartości, ale na pewno. Druga reklama się włączyła. No, szaleństwo, panowie. Minister rolnictwa obecny sam, tak słyszałem, co mówił ostatnio w wywiadzie, chyba, żebym nie skłamał, u redaktora Mazurka, że ten Zielony Ład w tym wymiarze jest do wywalenia w 90%. Cieszę się, że ma tego świadomość, ale wiem na pewno, że to, co się w tej chwili dzieje w Ministerstwie Klimatu, to jest chęć zrobienia jednej wielkiej kalki wszystkich najokrutniejszych rzeczy, jakie zostały siłą wprowadzone w krajach Europy Zachodniej wcześniej niż u nas, albo próbowano je wprowadzić, tylko tam umiejętnie zaczęto to wszystko opóźniać, no ale mamy gorzej, bo zarzuty o brak praworządności w Polsce powodowały, że mniej można było powiedzieć rzeczy na obronę swojego interesu w takich kwestiach. No więc ten zespół, chyba tam jest 6 czy 7 wiceministrów, kierowane jest to przez kobiety, które są mocno sformatowane na kwestie tylko i wyłącznie Zielonego Ładu jako i Fit for 55 jako mantra, że
może być bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie, bo po pierwsze uderzy to w rolnictwo, po drugie uderzy to w przedsiębiorstwa jako takie, uderzy to też, ale tu właśnie kwestia teraz Komisji Europejskiej. Skoro kamienie milowe związane ściśle z pieniędzmi z KPO obejmują dowalenie wszystkim użytkownikom samochodów typu SUV, czy to za emisję, czy za wielkość, dodatkowych opłat, podatków nazwijmy to, wszystkim użytkownikom samochodów spalinowych jako takich też i tym podobne rzeczy, ograniczanie emisji chociażby z gospodarstw domowych na potrzeby ogrzewania, rugowanie wszystkich rzeczy, nawet, no co, kominki już są, kurde, passé, tak, na drewno, to przepraszam bardzo, ale wprowadzenie tego wszystkiego odbije się na każdym Kowalskim i Nowaku i chciałbym wtedy zobaczyć, co się będzie działo w Polsce i chciałbym zobaczyć, co zwykli Kowalscy i Nowakowie zrobią tym aktywistom ekologicznym, którzy są tak bardzo pozbawieni wyobraźni, że chcą to wszystko tak, a nie inaczej wprowadzać, podczas gdy cała reszta świata, a zwłaszcza największa w tym momencie, najbardziej emisyjna gospodarka świata, jaką jest państwo chińskie, czyli Chiny Ludowe, gdzie mówią, że nie, tu i teraz to nawet w razie czego, jeśli będzie musiał, to będzie wolał trochę płacić jakichś małych kar, ale to on zdecyduje, czy mu się chce, czy nie, ale ważniejsze jest dla niego i dla kierowanego przez niego państwa, żeby się rozwijało i zyskiwało przewagę nad pozostałymi. I to jest rozumienie podejścia do interesu państwa. Przepraszam bardzo, ale zapatrzonych w siebie, totalnych akolitów tematu zielonego podejścia do życia w takim wydaniu, które niszczy życie biologiczne, wręcz bym powiedział, Europejczyków, jestem przeciwnikiem i nie ma sprawy, jak będzie trzeba, ograniczę ilość swoich znajomych w tym względzie, bo po prostu są nieracjonalni, a z ludźmi, którzy są fanatykami, się nie da rozmawiać. Co mamy dalej? Ewa Polczewska, zgadzam się, jak najbardziej. Pisali o tym też celnicy, chodzi o kontrolę na granicy, że Kołodziejczak mówił, że musiał pogonić służby na granicy, bo jednak te kontrole były słabe. Jak najbardziej. I tu bym ścigał i zmuszał do patrzenia na ręce sobie wzajemnie tam. Co mamy dalej? Paweł, nie dotykałem tego ukraińskiego zboża, więc się nie wypowiem, czy można z niego robić pustaki od razu. Zielony Ład, to już się wypowiedziałem. No też mam nadzieję, że w Wojsku Polskim albo trochę się ostało, albo się pojawiają właśnie znowu ludzie myślący. Bo bądźmy szczerzy, politykierów, którzy dla politycznych układów w ciągu ostatnich 8 lat potrafili się mocno szmacić, było całkiem sporo. Tu się zgadzam z twoją, Jacek Banasik, sugestią. Jeśli docelowy transport miałby dotyczyć Niemiec, to niemiecki odbiorca powinien dokonać sprawdzenia towaru na granicy Unii Europejskiej, czyli u nas. Proszę bardzo, ponieście niewielki koszt, wyślijcie albo korzystajcie z tak zwanej firmy trzeciej ręki. Niech to sprawdza, skoro macie odbierać, żeby nie było potem powrotu. Jeśli tego nie zrobicie, to my jako kraj tranzytowy nakładamy na was obowiązek utylizacji i udokumentowania tego i że nie może to do nas ponownie wjechać. Czyż jak czapka. Rekord 14 ton koło Wrocławia. Nie wiem, czego to jest. Rekord Wespazjan. Wybacz, brakuje mi kontekstu. O Jaszczurze i SB to już wiadomo. 33% nadwyżki całego europejskiego zboża jest w Polsce. Kleksie, panie, drogi, w jakim kontekście? Nadwyżki, która się pojawiła w Unii Europejskiej, czy tak ogólnie?
I nie zapominajmy, bądźmy szczerzy, nikt, ani liderzy tych protestów z okresu między wyborami a świętami, nazwiska typu Meckler, Konfederacja tam aktywna i tak dalej, nikt nie mówi o skali importu produktów rolnych z Rosji do Europy. Temu należy jak najszybciej położyć zdecydowany kres. To też co najmniej 12 milionów ton. Tu się akurat zgadza informacja, którą podali Ukraińcy, tylko kiepską podała ta kobieta z ukraińskiej agendy jakiejś, że to nie protestujemy, że do nas wjechało 12 milionów ton rosyjskiego zboża. A tu jest akurat tyle w tym prawdy. To nie wjechało do Polski. Do Polski wjechało może 600 tysięcy ton. Może. To jest to, co pojawiło się na rynku europejskim. A dlaczego ona celowo być może powiedziała, że tu chodzi o samą Polskę, to już się możemy domyślać, no ale taka jest akurat obecnie aktualna narracja ukraińska, ukraińskich polityków. Może tak. O. Więc 12 milionów ton to jednak jest coś, co może wpłynąć w istotny sposób na poziom cen zbóż w Europie. Do tego jeszcze tranzyt z Ukrainy, też miliony ton, no to to się robi coś koło 20 milionów ton. A to ma znaczenie dla kieszeni rolników w Polsce, w Niemczech, w Holandii, w Danii. Coś się u nas dobrze na tym nachapał, jak najbardziej, więc czekam na dalsze kroki w tym zakresie, jeśli chodzi o tych importerów zbóż z Ukrainy. Co mamy dalej? Palenie zbożem też jest możliwe, bo są takie piece. O, Natalia już widzę, ściga 230 lajków. Co my tu mamy? Przeskoczyło troszeczkę. Może Macron chce zrobić coś na kształt latających tygrysów? To jest wtedy co innego. Jest legiem międzynarodowy? Jest. To tylko musiałby ktoś dać wyposażenie odpowiednie, żeby tam się działo. Natomiast to nie wymaga obecności armii krajów NATO. Tak, mieszają Rosjanom w głowach równo tymi tekstami. Tylko my będziemy bardziej odporni na ruską propagandę w tym zakresie. No ja akurat jestem, większość tu obecnych też, no ale są słabe umysły, a jest nas już praktycznie 600, więc cóż mam powiedzieć dalej. Trzecia reklama się włączyła. O, nie jest najgorzej. Kanał na Telegramie to żadna robota, zwiększa zasięgi. Ja jestem pasywny na Telegramie bardziej. Czytam. Czy offset to nie jest produkcja F-16 w PZL Mielec? To jest tylko pewien element. A co jeszcze zaliczono do tego? Łącznie chyba, nie wiem, z budowaniem, nie wiem, z dostarczaniem tej trawy w rolkach na Orliki. No jakieś takie tam rzeczy były. Ale potem już nie mamy żadnego offsetu. A do F-35, który jest dużo więcej warte, ten kontrakt? Dalej. Dawid Kabizela narzekał na YouTubie, że mu się przyczepiło do materiału za użycie zewnętrznych materiałów bez pozwolenia. Tak, zdecydowanie takie rzeczy bywają. Też miałem już takie sytuacje, że musiałem wyciszać jakiś fragment, bo jakaś muzyczka była podczepiona czy coś. No tu jest wiele, wiele rzeczy, które bywają przykre. Niektóre czasami YouTube w kwestii praw autorskich może mieć rację akurat. Trzeba oddać sprawiedliwość. Więc nie wiem co i jak, ale no tak się zdarzyło, wiem, skarżył się. Kapitanie, dlaczego Ukraina i Mołdawia nie zablokują Naddniestrza z obu stron, żeby mysz się przecisnęła? Adamie, zasadniczo lądem się nie przeciśnie żadna mysz. Więc zostaje im tylko powietrze. A i kto którędy? Dobre zamknięcie przestrzeni powietrznej też, jak najbardziej. Więc ja bym docisnął to Naddniestrze teraz tak na maksa. A już zrobiono to, ponieważ Mołdawia wprowadziła cła na towary z Naddniestrza. Co mamy dalej? Co mamy dalej? No skoro my się nie dopominaliśmy, tośmy nie dali. Ewa, nie wiem, akurat nie doczytałem wcześniej czego. Mamy zabójcę MiG-ów 31, Made in USA. Ruskie się
A, chodzi o te rakiety o zasięgu 260 kilometrów. Czy nie, 200 na pewno, a może 260 nawet, podczepiane do samolotów. Zobaczymy. Ale Ruscy też mają tego typu rzeczy. F-37. Nie umieliśmy się z nikim dogadywać, to mamy też efekty. Na przykład nie byliśmy uczestnikiem żadnego programu międzynarodowego przez ostatnie 8 lat. Nowego. Graveyard Keeper. Powiem tak, czekam teraz na to, że trochę wybuchnie temat w końcu w Chile, bo za dużo już pytań się pojawiło. Aktualizowałem na Twitterze wszystko, co się tyczy tematu Antarktyki. Odnaleziono tylko 32 ciała na tą chwilę. Tak jak mówiłem, ze śladami wysokich temperatur i część tylko resztek wyposażenia, natomiast pozostali nadal brak informacji. Filip, kapitanie, szykuje się następny bąk, który może wybuchnąć. To bałkański bąk, pomijając Naddniestrze, to tydzień temu Putin spotkał się z Miloradem Dodikiem w Kazaniu, aby omówić sytuację w Serbii. Filip, mówiliśmy o tym nie dalej niż 2 tygodnie temu, że zarówno Republika Serbska w Bośni, ta, gdzie Dodik jest szefem, plus Republika Serbii, czyli ta większa Serbia, tak, tam jest cały czas kocioł, bo relacje pomiędzy tym krajem i tym krajikiem, a Rosją są bardzo, bardzo bliskie, ciepłe. Ponadto w Serbii produkuje się na przykład silniki do czołgów typu szeregu T-72. I cały czas obserwujemy, co się dzieje na Bałkanach w tym względzie i wcale mnie nie zdziwiło, gdyby była próba aktywizacji zagadnienia, bo o ile Republika Serbska Dodika versus Bośnia, to jest jedno miejsce, o tyle drugie, to przede wszystkim Republika Serbska, Republika Serbii versus Kosowo. Także tutaj, Filip, cały czas świadomość zagadnienia jest. No, Jacek Banasiak, tak, u nas powinny być fabryki amunicji już wybudowane, nowe. Inwestorzy są, ale kompletny na razie jest bezwład co do tego, jak do tego podejść od strony naszych ministerstw. Francuzi z zagłuszarkami są na Ukrainie. Ja nie wiem, czy Francuzi, natomiast być może francuskie zagłuszarki. Raczej bym Kessel szedł w tą stronę. Kończymy za 8 minut. Będzie mimo wszystko jednak godzina 45, jest nas 630 osób, cały czas rośnie. Może tak, przesuwam się na koniec czatu i zobaczymy, co mi w tym momencie powiecie, co mam z tym zrobić. Czekam, czy w razie czego coś wydłużymy, czy jeszcze, czy kończymy o 20. I jestem w tytuł. Pan Kleks, nie odnotowałem dokładnie, ale dzisiaj Kołodziejczak mówił. Okej, to już rozumiem, do czego jest to odniesienie. Krzysztof Buczek. Panie kapitanie, dobrze pan wie, że był taki pomysł o wysłaniu wojsk znacznie wcześniej, więc słabo wygląda takie gadanie. Całe szczęście pan premier Słowacji się wygadał. Nie, panie Krzysztof Buczek. Raz o tym się wypowiedział premier Kaczyński, ale chyba nie wiedział, o czym mówi. Natomiast wszystko to, co dalej, to jest kompletne popolupo, czyli papier ponadludzkie pojęcie. I proszę nie urażać, nie obrażać mojej inteligencji, panie Krzysztofie, albo prezentować swojej niewiedzy absolutnie totalnej i to takiej z poziomu, bym powiedział, przedszkola politycznego. No chyba, że ma pan na czole tutaj czerwoną gwiazdę, sierp i młot i tym podobne, bo wtedy nawet nie ma dalszej rozmowy. Jasno wyjaśniłem na początku, co jest potrzebne, żeby można było w ogóle wysłać. Po drugie, przypomnę o tym, w jakim jesteśmy sojuszu i tym podobne, i że nie mamy bilateralnej umowy, a wszystko, co wypłynęło od tego Fico i potem jeszcze Greco premiera, mówi jasno o umowach bilateralnych. I kompletnie się ta narracja kacapska rozjeżdża. Dlaczego kacapska? Bo to, co chciał powiedzieć Fico, powiedział, bo tak kazano mu, tak bym to powiedział, co powiedział premier Grecji, chciał, to tak właśnie, nie inaczej powiedział. Przeczą temu
komunikaty oficjalne, oczywiście tu można powiedzieć, że oficjalne to jest oficjalne, zdrowy rozsądek i fakty. Fakty. I chciałbym, żeby to F ze słowa fakty w odpowiedni sposób jeszcze użyte z pozostałymi literkami, gdzie K jest na końcu, skierować do odpowiednio słabych umysłów, które niestety dają się wykorzystywać w ruskiej propagandzie. 28 milionów ton nadwyżki zboża w Unii, z tego 9 w Polsce. No ciekawe, skąd to pochodzi, ciekawe. No, minister Kołodziejczak może mieć ciężkie życie z rolnikami w tej chwili. A jeszcze bardziej po tym, jak przestanie być ministrem. To niech będzie, że Sikoraka też nie lubię. Kessel. Rozumiem, że chodzi o ministra Sikorskiego. Miałem do niego swoje uwagi, już o tym mówiłem, ale to, co zrobił w ONZ-cie, szapoba. O, brakuje niewiele do 300 łapek, a jest nas 630, zobaczymy. Pan Kleks nie potrafi jej przekazać. Pan Kleks ma dużą wiedzę. Czasami dosyć kontrowersyjnie to wrzuca, no ale to jest może taka gra na aferę, nie wiem. No ja ciągle intensywnie szanuję każdego z was, który tutaj z panem Kleksem w tym momencie polemizował. Miło to było jednak patrzeć, ale trzeba dbać o spokój. To mu zboże z Ukrainy. Przeładujmy na statki i sprzedajmy w Afryce. Mogłoby się okazać to wcale nie głupią rzeczą. Dlaczego nie wyślę Przemysła w luto? Dlaczego nie wyślę Macron do Ukrainy Legii Cudzoziemskiej? Bo Legia Cudzoziemska jest immanentną częścią armii francuskiej. A armia francuska jest armią kraju NATO. Jeśli doszłoby do jakiegoś incydentu w kraju uznanego za atak terrorystyczny Rosji i na podstawie tego wysłania na Ukrainę tylko polskich żołnierzy bez USA Army, czy będzie to zdradą stanu? Lech Anonim. Nie ma takiej możliwości, żeby takie coś się wydarzyło w sytuacji, kiedy sama Polska ewidentnie jest zbyt słaba, żeby takie coś zrobić. Byłoby to równoznaczne z byciem osobą o potencjale inteligencji IQ gdzieś w okolicach zero i to jak spuchnie. Po drugie, będąc krajem NATO, robiąc takie coś, sami się prosimy o bycie wyrzuconym z NATO. Nie ma tematu. Jest to typowa ruska zagrywka i jeżeli jesteś lachu anonimie, tak bardzo podatny na tego typu propagandę kacapską lub też jesteś jej tubą, to chciałbym ci powiedzieć, że ze mną w takie potyczki słowne nie próbuj wchodzić, bo zbadam genealogię twojego pochodzenia do 15 pokolenia wstecz i wyciągnę wszystkich KGBistów, NKWDzistów i inne kozy Kadyrowa w temacie, żeby udowodnić, kim i czym jesteś. Więc się zastanów, do kogo chcesz z takimi tekstami wyjeżdżać. Jeżeli jest to zaś przykład twojej naiwności, to proponuję udać się na przyspieszone lekcje historii. Wystarczy historia od roku 1917. Co mamy dalej? Sztuczna inteligencja równa się permanentna cenzura treści. Bardzo możliwe, że tak się zdarzy, Michale. Korporacja papiernicza Piotra Panasiuka jest zarejestrowana na ten sam adres, co jedna z firm, która miała przeprowadzać audyt CPK. Andrago, serio? Wyślij mi to proszę gdzieś messengerem. Please, 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 chętnie to sprawdzę. Kopalnie zasypywane, metalurgia zamykana, rolnictwo zamykane. Trochę prawdy w tym jest. Wiadomo, dawno CPK obecna władza nie zrobi. Szkoda bić piany. No, z tego, co czytałem, to całkiem dziwnie wygląda kwestia wyłonienia tych firm audytorskich. Dwie są krzakami, można powiedzieć, a trzecia zaangażowana była w pracę na jakimś lotnisku, w jakimś tam zakresie, no, które się skończyły blamarzem tegoż tematu, więc profesjonalizm level hard. O co chodzi w Czadzie? W tym momencie ci nie odpowiem akurat, ale niedługo będę rozmawiał z kolegą Olechem. To
Aleksandrem, no to będziemy coś wiedzieć na temat Czadu. Ojejku, ale wy szybko piszecie dużo rzeczy. Musimy odbić południowy live, tak. Odbijamy południowy live. Maciej Wilk podał też firmy, które miały przeprowadzać audyt i takie krzaki, już to właśnie Andrago powiedziałem. Okej. Okay. Życzymy sobie, aby było jak piszesz, ale nie wierzę w to ani troszkę. To Zedek i Ewa między sobą, przepraszam, że przytoczyłem. Całkiem możliwe, tak jak podajesz, Arturo, że decyzja o CPK ruszy dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak, jest to możliwe. Oczywiście Eugenio Engineer, słowa Fico śmierdzą przepoconą onucą, jak najbardziej dla mnie też. Co wiem o Taurusach z Niemiec, że są w takim stanie technicznym, że Scholz zrobi wszystko, żeby nie pokazać tego stanu rzeczy. W międzyczasie Francja uruchamia produkcję dodatkową pocisków Scalp ER, czyli o Extended Range, tak je nazwijmy, czyli jeśli złapią 500 km zasięgu i trafią na Ukrainę, to będą miały co robić. Co oczywiście tym bardziej pogrąży kwestie Niemiec i ich uzbrojenia tego typu. Dzięki, Arkadiusz, uwielbiam pana kapitana riposty. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zostawmy te Taurusy w spokoju. Firma Kuno będzie robić audyt, a weźmie na podwykonawcę tą Techtor, czy jakoś tak. Całkiem możliwe, tak? Kołodziejczak, tak, już miał różne hejty na siebie, jest rzeczywiście odporny, to mu trzeba przyznać i może jest to potrzebne. Chodziło do Krona Pierałę, że ma wiedzę historyczną. Nie no, jakąś ma. Tylko mówię, kwestia jeszcze jest tak, jak się wiedzy używa. Co mamy dalej? Coś za szybko chyba się pan odpala? Nie. Dałem dwie możliwości. Mówiąc jedno bardzo negatywne, mówiąc drugie, które daje panu szansę wyjścia z tego obronną ręką. Co pan w związku z tym wybiera, panie Lach Anonim? Ajajaj, znowu przeskoczyło. Komentarz wycofany pana Lacha Anonima, więc nie wiem, co następnie napisał. Witam kolejnych. Czy zbożem z Ukrainy możemy palić w piecach? Jeżeli ktoś ma odpowiedni do tego piec, to kto mu zabroni? Jeżeli jest tańsze niż węgiel i wyjdzie przelicznik ilościowy taki, że będzie się opłacało, to jest przykre, że pali się zbożem. Czyli dla mnie w wyobraźni, jakby to mój dziadek kiedyś powiedział, jak zboże, to i chleb. Ale takie są czasy. Panie kapitanie, coś więcej na temat dzisiejszego kontaktu z Kutna. Boże. Darek Banasiak. Lot. Lekki opancerzony transporter rozpoznawczy, kryptonim Kleszcz. Ten pojazd to jest obraza dla estetyki. To jest nawet obraza dla estetyki form kalekich, czyli dla turpizmu. Za służbę w jednostce, która będzie wykorzystywała te pojazdy, należy się tak. Dodatek zdrowotny za porażenie nerwu wzrokowego, za to, że musisz na to patrzeć. Dodatek zdrowotny za to, że musisz znosić śmiech wszystkich innych, którzy cię w tym pojeździe zobaczą. Dodatek zdrowotny za poczucie estetyki, które szlag trafia. Ponadto nie widziałem wyników testów terenowych tego czegoś, ale mam prawo przypuszczać, że nie jest wcale w tym najlepiej, a wychodzenie z przeszkody wodnej na brzeg może być skomplikowane. Po trzecie, Kutno nie jest dla mnie symbolem jakości. I po czwarte, no mam ku temu pewne uzasadnione
podejście. Po czwarte, dlaczego? I to jest teraz pytanie, czy to właśnie pytanie powinno być do Kutna, do AMZ-u, czy do naszego ministerstwa. Dlaczego na tym leszczu, na tej, kurde, jakby to dobrze określić, na tym źródle zapaści psychicznej dla użytkownika, jeżeli chodzi o wygląd, jest posadowiony zdalny system modułowy uzbrojenia Kongsberga, drogi, naprawdę drogi, chociaż absolutnie dobry, zamiast porównywalnego z nim tarnowskiego zestawu z RSM-u. Mnie to boli, bo powinniśmy oglądać złotówkę 16 razy, zanim ją wydamy. Tego nie rozumiem. I ta umowa ramowa, mam nadzieję, że wymusi pewne rzeczy, jeżeli już będziemy musieli jednak brać to, ale naprawdę ja wolałbym jako wóz rozpoznawczy coś innego. No ja wiem, że opracowanie trzyosiowej wersji Rosomaka to już jest inszość. Chyba wolałbym już, żeby to były pojazdy na początek oprzeć to jednak o Legwana czy cokolwiek takiego, a zrobić od nowa coś, co przynajmniej, znaczy, mówię tak, nawet pojawiła się opinia, że to może być jako broń stosowane, ponieważ jak zobaczą to przeciwnicy, to będą rżeć tak długo, że nie będą w stanie użyć broni. Tudzież właśnie ich też porazi nerw wzrokowy i nie będą w stanie, kurde, reagować we właściwy sposób, używając broni, jaką posiadają, na sam widok tych pojazdów. To jest straszna rzecz. Są rzeczy z AMZ Kutno, za które jakby mi płacili, to bym nie wziął. Robert Kasprzyk. Dobre pytanie. Dlaczego nie obsadzono dotychczas taką roślinnością ostro kolczasto tnącą na odpowiednim pasie wzdłuż całej granicy białoruskiej, tejże granicy? To jest pytanie też trochę akurat do leśników, do ludzi zajmujących się lasem i tak dalej. Czy rzeczywiście dałoby się takie coś szybko posadzić, tego typu przeszkoda? Pamiętam rzecz następującą. Na poligonie wędrzyjskim w ramach tamtejszych umocnień poniemieckich obsadzano takimi dziwnymi krzaczorami pewne rzeczy. I pamiętam, jak byliśmy na praktykach jako podchorążowie, nasz szef kompanii o nazwisku Sztuka. I to był człowiek najbardziej daleki od wojskowego określenia pojęcia sztuka, jakiego znam. Jako szef kompanii, po prostu wzór, konspekt tego, jaki powinien być szef kompanii. Cholernie do tego jeszcze inteligentny, zadbany, zorganizowany, wzór, konspekt. I tenże, wiedząc, że jedziemy tam i będziemy mieli zajęcia między innymi z działań nieregularnych, a wtedy nosiliśmy mundurowanie typu wzór 89 żaba, dramat, jeśli chodzi o wytrzymałość materiału, to wszystkich nas ubrał w dwie rzeczy dodatkowo. Czarnuchy czołgisty dostaliśmy i jeszcze tak zwane bibole, czyli ubrania, które miały kiedyś bataliony inżynieryjno-budowlane. Nawet nikt nie wiedział, że takie coś jeszcze można gdzieś znaleźć i on to gdzieś wygrzebał. Fioletowe takie ubranka. Bardziej taki granat w fiolet wpadający. I wszystko to, żeśmy podarli na tym poligonie podczas tych zajęć, te krzaczory były tak wredne, ale mundury wzór 89 przeżyły, bo nie musiały być do tego używane. Buty! Połowa z nas musiała buty wymieniać po powrocie z tego poligonu, takie były poharatane tymi kolcami. Opinacze. Więc to nie jest zły pomysł w każdym razie. Co mamy dalej? Sztuczna inteligencja jest lepsza od naturalnej głupoty. Zgadzam się. O, 333, ale już widzę, tematy zostały na tyle omówione, że już jest spadająca liczba widzów, bo nam spadło poniżej tego, więc moi drodzy, nie będziemy przeciągać. Mam nadzieję, że to, co mówiliśmy dzisiaj, było wystarczająco fajne. Pozyskiwanie spirytusu do paliwa nie do spożycia też jak najbardziej jest dobrą rzeczą. Paliwo takie przecież robią świetnie w Brazylii, etanol, więc okej.
Tereny prywatne, 15 metrów od granicy. Kamil Borkowski, nie wiem, ale wątpię, bo to są głównie lasy, a głównie lasami w Polsce zarządzają jednak Lasy Państwowe. Co dalej? To by było na tyle. Moi drodzy, bubr jest tak brzydki, że wrogie rakiety przeciwpancerne i drony będą zawracać, żeby w niego nie trafić. Taki APS przeciw na przykład lancetom po polsku. Coś w tym może być, no. Fakt. Poczucie estetyki będzie raziło za bardzo operatora, takiego drona czy PPK. Okej, moi drodzy, to ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo tym, którzy ze mną spędzili te półtorej godzinki. Przepraszam za jakościowe problemy, które nie są moim udziałem. To jest niestety kwestia dalej problemów YouTube'a. Przepraszam za to, że trzeba było się drugi raz logować. Przepraszam za to, że trzeba było drugi raz szukać. Mam nadzieję, że nie zdemonetyzują tego wszystkiego. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania kanału Kapitan Nisowski. Dziękuję bardzo wszystkim modom, zwłaszcza Natalii, za to, że was tak mocno zmobilizowała, że za chwilę będzie 350 lajków. Życzę wszystkim sympatycznego wieczoru. Mam nadzieję, że jeszcze raz się będziemy widzieć w tym tygodniu w formie live'owej, jeżeli da radę. System, jeśli nie, no to zobaczymy. Jutro raczej będzie Mateusz Duch, w piątek będzie zestaw kopułek dwóch. A co z sobotą i niedzielą, to się okaże. Zobaczymy też, co się będzie działo z WSI, bo no, platforma streamingowa Streamlabs, no niestety, tak jak i inne platformy, ma w tej chwili problem, więc zobaczymy, jak to będzie. Żegnam się więc serdecznie, wszem i wobec, ze wszystkimi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.